Piasta Gliwice, dzień dobry. Dzień dobry, uszanowanie. Spotkanie, czego się można spodziewać, bo no, tych dodatkowych podtekstów i po stronie Piasta Gliwice i Zagłębia jest naprawdę dużo. No, ja zawsze patrzę przede wszystkim na atrakcyjny mecz, żeby był. Zastanawiam się, jak tam wczuwam się w piłkarzy. Rano wstajesz, siadanko, sprawdzenie nóg, jakie samopoczucie, czy nogi będą niosły, czy nie. Pogoda dobra, boisko fajne. Rzeczywiście te podteksty dla nas, dla otoczki mają jakby tam jakieś znaczenie, dla samych piłkarzy mniejsze, no ale ważne na pewno jest to spotkanie pod kątem walki o byt dla obu zespołów i to jest ta presja taka negatywna, więc jakby nie jest to też takie, jak grasz o wyższe cele, ta euforia taka wewnętrzna jest taka fajniejsza w środku. No dzisiaj piłkarze muszą też tutaj jakby mierzyć się z tą poczuciem odpowiedzialności i z tym stresem takim negatywnym. Wydaje się, że może być to dosyć bramkostrzelne spotkanie, bo w ostatnim meczach sporo bramek padało pomiędzy tymi drużynami. Tak, no też tam jakby przygotowując się do spotkania patrzyłem na parametry fizyczne, na biegowe, zawsze lubię też na to zwrócić uwagę, w jakiej formie są zawodnicy. Rzeczywiście dobrze biegają oba zespoły, tutaj można się spodziewać tego, że będzie trochę bramek. No, jakby tutaj ta dyspozycja fizyczna będzie dzisiaj też kluczowa.
Dzień dobry. Dzień dobry. Trener. Panowie, tydzień temu!
przyszło wam posłuchać tej piosenki w nieco innych okolicznościach. Ale nie łamiemy się. Wy się nie załamaliście, my się nie załamaliśmy. Jedziemy na tym samym wózku. I tak samo jak tydzień temu zaśpiewaliśmy tą piosenkę od Syducha dla was. A dzisiaj oprócz tej piosenki możemy dla was zaśpiewać z całych sił. Jest to zwycięstwo, prawda? Rzeczywiście. Dużo zainwestowaliśmy w zdrowia, w to, żeby tutaj wygrać, ale opłacało się. Tak musimy pracować. Teraz tylko do przodu. Tak, wierzę, że to będzie taki mentalny kop dla nas wszystkich, bo od dłuższego czasu jakby ciężką pracą na to zasługiwaliśmy i w tym momencie zaczyna się dobronić. Idziemy za ciosem. Dobrze. Okej, kilka słów tylko, tak przede wszystkim gratulacje, tak jak powiedział Mokwinio na tej swojej przemowie, to mi zostało, bo ja nie użyłem tych słów, tak jak Mokwinio powiedział, że uczciwa praca zacznie się zwracać, tak? Coś w tym stylu, tak? Na pewno użył słowa uczciwa praca. My wiemy wszyscy, że przez długi czas pracowaliśmy uczciwie i mocno, że dzisiaj pierwsza nagroda jest w tym roku zasłużona, zwalczona przez cały zespół, za co wam serdecznie gratuluję. Wiemy, że jesteśmy na początku tak naprawdę. Mam nadzieję, że tylko teraz jeszcze bardziej uwierzymy w to, jak mocnym zespołem jesteśmy, bez względu na to, co się może wydawać, jak się spojrzy na wygląd tabelę, która jest jakby nierealna. To, co było przez pierwszych 40 minut pierwszej połowy, to po prostu same ręce się układają, tak, do klasków za to, co zrobiliście. Też było tak czerwo, że obiecaliśmy sobie, że pierwsze zwycięstwo, czyli mam nadzieję każde następne uczcimy w właściwy sposób. Diego Armando Maradona, it's time for us. Odpowiedzialny za muzykę, a może powoli ten? A Diego, gdzie jest Diego? Dawaj Diego, dawaj. Aaa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